Cześć, witajcie z tej strony Space. Witam was w kolejnym odcinku z Margonem. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, ponieważ dużo łapek, pojawi się więcej odcinków ciekawych. Myślę, że o mniej więcej tyle może być łapek, o tyle co tutaj się jest, o. To tyle może być łapek. I co, dzisiaj rozlosujemy sobie zwycięzcę kodu na kodu z Margo Campa. Wchodzimy sobie tutaj na odcinek mój poprzedni, już tylko sobie to damy o tak wyżej i przelecimy sobie teraz wszystkie tu komentarze. Tak, pierwsze miejsce ma Twister, który napisał: chciałem wygrać kod, ponieważ lubię i znam długo Space'a i ten mnie olewał przez 2 tygodnie, bo to nieprawda jest w ogóle, co on pisze. Nękanie lub dokuczanie. Nie, dobra. Zrobimy tak. Więc panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, jeszcze przeglądnę wszystkie komentarze, żeby mieć pewność, że tutaj kolega ma u góry najwięcej łapek w górę pod komentarzem. Tutaj dwa. Mam nadzieję, że żadnego nie pominę. Dużo jest tutaj tych komentarzy. Tu już widzę, że nawet one są bez ocen. Czyli po prostu tutaj na przykład gościu się fajnie rozpisał. Jeszcze sobie w dół zjadę, bo to jest jeszcze, widzicie, to się nie kończy. Dobra. I teraz powiem tak. Wygrywa widz, który ma nick Selavi. Napisał: cześć Espace, dlaczego chcę wygrać kod? Otóż, przecinek, bardzo chciałbym wygrać ten kod, gdyż nie miałem możliwości pojechania i uczestniczenia na takim wydarzeniu. Mieszkam na mojej wsi. Mieszkam w małej wsi na Podkarpaciu i zawsze gdzieś stawały przeszkody. No, takie już Podkarpacie jest. Staję przed szansą utrzymania go, a na pewno go odpowiednio spożytkuję. Dziękuję. No, małe błędy są, ale okej. Więc tu przypinam ładne serduszko, napiszemy mu gratuluję wygranej. I tutaj właśnie kolega wygrał ten kod, więc proszę odezwij się pod tym odcinkiem. Nie, co on polubił. Więc odezwij się po... Właśnie, zaraz zobaczymy, czy łapkę zostawił. Ej, nie zostawiłeś łapki? A to jest podoba mi się, w 6 dni. O nie, nie, nie. Halo, halo. Chyba, że zaraz znajdę coś. Dobra, ale ma najwięcej łapek, bo tu chodziło o łapki, ale łapkę też mógł zostawić. Oczywiście też nie martwcie się, to jest jeden z trzech kodów, które mam do rozdania, są jeszcze dwa. Jeden będzie rozdawany na pewno, na możliwe, że nawet dwa, na live urodzinowym 30 sierpnia. Albo po prostu jeden będzie wtedy rozdany, a jeden w jakiejś innej okazji, więc nie martwcie się, jeszcze macie szansę wygrać. Więc proszę, byś napisał komentarz pod moim filmikiem. Napiszemy, czekaj, nagrywam. Więc proszę, żebyś napisał komentarz pod moim filmikiem i tam ładnie sobie rozlosujemy. Znaczy komentarz pod moim filmikiem, gdzie napiszesz nick w grze lub po prostu dasz do swojego profilu jakoś. Ewentualnie skontaktuj się ze mną poprzez pocztę na telewelu nick Espace, znaczy ham Espace. Espenigla i Old Dagla, więc ale to jeszcze będziemy musieli weryfikować. A najlepiej napisz po prostu komentarz z tego konta pod tym odcinkiem z linkiem do swojego profilu bądź po prostu nickiem głównym swojego konta, a ja myślę, że jakoś się do ciebie odezwę i dostaniesz kod. Więc gratuluję wygranej. Już myślę, że mogę wrócić tutaj na normalny na normalne okienko, to już mogę zamknąć. I dzisiaj w sumie nie mam w planach robienia czegoś ciekawego. Po prostu chciałem, by tutaj wygrany kumpel coś sobie dostał. Więc spoko. Ewentualnie jeszcze mówię, kody jeszcze będą do wygrania, spokojnie. Mam jeszcze w zanadrzu też parę innych fantów, które również bym chciał dać do rozlosowania dla was, które mi nie są potrzebne. Tu sobie wpłaciłem 15, co mi się sprzedało. Jesteśmy ogólnie na klasiku. Na klasiku, na którym co prawda nic się nie dzieje. Szukam tutaj klanu, więc jak ktoś
ktoś chciałby tutaj zaoferować jakiś fajny, dobry klan, który jest naprawdę aktywny i fajnie by się można było pograć, to jak najbardziej jestem za. Tutaj ma fajny gościu strój. Ogólnie ta postać na początku była tancerzem, dlatego tu jest taki, a nie inny outfit, który Erbik stoi, więc stanę obok tych chłopaków. Dobra, przelogujemy się na Orwidię, zobaczyć co się dzieje. Zobaczyć, czy dalej latają non-stop za Herosami eventowymi. Tu jakieś pierdoły, tu sobie tu otworzymy. Ubijemy sobie w sumie Sataniela i Zufulusa, może coś ciekawego poleci. Tutaj niestety nic. A tutaj z Zufa co? Jakieś pierdoły. Dobra, czy jest jakiś heros do przeszukania? Jest Baca, ale to zbyt długo się go szuka, więc po prostu zrobię sobie tak zwane przejście po E2-kach, a może coś spadnie. Ogólnie teraz mam 2 dni wolnego, więc możecie. Ogólnie mam taką prośbę, żeby zostawiać jakieś tematy do odcinków. Zgapię troszeczkę od Danamisa. W sumie już kiedyś też podobną serię robiłem, tylko to jeszcze wtedy miałem 1000 subów, więc tych pytań nie było zbyt wiele. Po prostu, żebyście zostawili jakieś pytania, o które byście chcieli usłyszeć moją odpowiedź. Myślę, że takie coś byłoby spoko. Nie chcę robić coś takiego, że najwięcej łapek, to ta odpowiedź będzie jakoś losowana. No chyba, że naprawdę będzie miała jakaś naprawdę dużo ocen, to wtedy wybiorę, bo będę widział, że jest ciekawa i że chcieliby się o tym usłyszeć, więc jeśli zobaczycie jakąś odpowiedź, to po prostu tam załapkujcie ją i wtedy będę wiedział, że chcecie takie coś, nie? Więc tematy do odcinków jak najbardziej, ja jestem za. Dobra. Więc idziemy sobie teraz tutaj w dół. Idziemy sobie tutaj w dół. Na Bergemonę. W ogóle zobaczymy co i jak. Dobra, git. Czy Bergemona stoi? Niestety. A, stoi, dobra. Już myślałem, że jej nie ma. I oczywiście, jak zwykle, nic ciekawego. Spróbujemy sobie pójść jeszcze teraz. Nie wiem, czemu zamknąłem to. Spróbujemy sobie jeszcze pójść na Sadolie. Jak już wszystkie dwójki, to wszystkie. Ewentualnie. O Jezu, tej piosenki tak nie lubię. Przełączam na jakieś takie pierwsze lepsze. W ogóle muzyka leci w tle, wiecie. Tu osobno. A nie dodaję tego w postprodukcji, jak to się mówi, tylko od razu rzucam. Ogólnie do następnego odcinka jeszcze wezmę Twistera, więc myślę, że we dwójkę, jakbyśmy się wypowiadali na jakiś temat, to byłoby bardzo, bardzo spoko. E2-ki stoją, bo wszyscy są zajęci lataniem za Herosami. Więc luzik, bomba. Tu mam moją legendarną kwietną bogini, która emanuje magią. I ta magia może da mi legendę wreszcie. No, na co ja liczę. Dobra, pójdę sobie na SK zobaczyć, co się dzieje ciekawego. Ewentualnie zaraz jeszcze zrobię reloga na kierownika. Zrobię reloga na kierownika, na którym też bym sobie mógł polecieć na jakieś ciekawe miejsce. Chodzi tu głównie o sektę. Chodzi głównie o sektę i o SK, bo tam najwięcej się czai AC Mafii, że tak powiem. Bo wiecie jeszcze, jeśli chodzi o AC, to zacząłem szanować, bo AC się zachowało w porządku. No, a do AC już nie zalicza się Wemuś, RNS, czyli dwa największe przygłupy, jakie chodzą na telewelu. Więc spoko. Tu nie wiem, czego strasznie te dodatki się lagują na tym świecie. Bo na przykład, patrzcie, wejdę teraz na Travel, to takie coś ustąpi. Wejdziemy sobie tutaj na Kiera. Kierownik. Może napiszeć, może chcielibyście więcej odcinków tutaj z kierownika. To też może być, nie? Jak najbardziej. Jestem za. Tutaj widzę, wszystko jest powybijane. Więc zaraz zrobimy szybki napad na sektę. Może na sekcie ktoś jeszcze będzie stał? Archanioły, archanioły, dedam. Trzymaj się, fajnie, że wpadłeś. Nie wiem nawet kto to był. Sharina. Sharina Waleczna. Tutaj w ogóle mogę zmniejszyć to tak na 8, bo to po prostu zasłania mi połowę gry. Więc idziemy łamać łby. Archaniołom ciemności.
Więc akurat spoko. Dobra, czy tutaj na Ananielu ktoś stoi, bądź Gotthardusie? Bo na tamtych, oni się ogólnie logają, jak pewnie wiecie. Oni się logają bardzo szybko. Dobra, tu nie ma ciekawego, więc wracamy sobie szybciutko na SK. Na SK dalej nikogo nie ma. I co, myślę, że tym pozytywnym akcentem można zakończyć dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, bo ostatnio jest naprawdę mało tych łapek i po prostu nie wiem, czy wam się podoba ten odcinek, czy nie, czy nie wiem, no po prostu, no nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Więc możecie zostawić łapeczkę, suba, no i oczywiście napisać w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć lub usłyszeć w następnym odcinku, jakiś temat zarzucić na odcinek, co by nie był taki zbyt skrupulatny. Tak więc ja się z wami żegnam i do zobaczenia niedługo. Cześć!